Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Heroes of Arena. Ja jestem Mateusz, moim przeciwnikiem ponownie jest pan Noob. I gramy sobie w Heroeski. Mamy, co się nie często się zdarza, mamy serię trzech zwycięstw. Co się bardzo rzadko zdarza, więc pokczempik. Co my mamy? Gramy zielonkami, czyli mamy loszek. Trzy loszki mamy. Mamy nekro, orka demona, loszek. To bym wyeliminował, były już i przystań i Sylwan w tym tygodniu. Moi drodzy, zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału. Jest was coraz więcej, co niezmiernie mnie cieszy. Łapki też się pojawiłem, co też mnie niezmiernie cieszy. Ale sporo z was... Co się z tym stało? To czekajcie. Zapauzujemy. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy. Co my tutaj mamy? O, dobrze, dobrze, to pierwsze do wyeliminowania. W każdym razie, kontynuując to, co mówiłem, pojawia się was coraz więcej. Ale jest też bardzo duża liczba osób, które nie subskrybuje. Więc jeśli coś, no to zachęcam do zostawienia. O Jezus Mario, dajcie mi to. To może być takie fajne oro. W sensie, ja nie wiem. Powiem tak, w dwóch meczach z Michałem było dosłownie to samo. Ja powiedziałem, nie wiem czy to mówię, bo jeszcze nie dogrywałem komentarza. Mówiłem, że chciałbym to zagrać i to dwie sekundy później... Znaczy, było oczywiście patrzę na mikrofon. Dwie sekundy później znikało. Ja nie wiem, czy to jest jakieś fatum. To jest fajne. To potencjalnie może być ciężkie dla mnie. Ork w kraśkę. To wyeliminujmy. Blok jest zawsze dobry. To też wyeliminujmy. I zobaczymy, co zostanie. Tak. Możemy kogoś skrzesić. Tiru i jego energia mroku. Nie, to nie jest Tiru. To jest duch. Mój przeciwnik jest Tiru. Swoją drogą, bo zaczął się ranking. Nie wiem, chyba w poniedziałek ma wyjść... Czekajcie, nie, w poniedziałek ma wyjść nowa wersja areny? Czy coś źle kojarzę? Ja już nie wiem. No tak mi się wydaje, że chyba mieli zrobić chłopaki jakiegoś patcha czy coś. Zobaczymy, co tam się pozmienia. Dla mnie to... Ja i tak pewnie tego nie prześledzę, bo pewnie nie będę miał czasu, więc będę i tak na czuja. Zresztą, co to za różnica? Ja nic nie mogę zrobić. Nie wiem. No dobra, moi drodzy, to jeszcze raz powtóreczka. Okidoki, moi drodzy, trzecie podejście. Miejmy nadzieję, że w końcu szczęśliwe. Zakończamy turkę. Zobaczymy, co tym razem karty dały. Oczywiście na start wyeliminujemy to. To nie jest dobry matchup dla mnie. To jest dobry matchup dla mnie. To jest dobry matchup dla mnie. To jest nie najgorszy matchup dla mnie. To jest fajny matchup dla mnie. To jest fajny matchup dla mnie. To jest zły matchup dla mnie. W sensie, zawsze jak przeciwnik ma loch, to jest zawsze zły dla mnie matchup, nie? Nie wiem, czym chyba przystanią bym mógł, co najwyżej mógł jakoś zagrozić. Chociaż elf? Elf też, jakiś mocny elf. Pod ten build, który zagraliśmy przedwczoraj. Też nie byłby zły. No nie chcę grać akademią. Bo nie chcę. Chcę sobie to sprawić troszeczkę przyjemności i nie chcę zagrać akademią. Mam nadzieję, że przeciwnikowi wszystko działa. Jak nie, no to napisałem mu, że po prostu zagramy banning. Ale to dziwne, że nagle po prostu gra się by popsuła. Okej, okay, działa. No to odpuścimy. No mamy dwóch kraśków w grze i fajnie, bo kraśka nie było. I mamy nekro, czyli kraśka nekro też nie było. Orki i demony były. Dobra, wyeliminujemy to. I zobaczymy, co życie da. A może dać różnie, prawda? Jednym bogactwo, hajs i sławę, innym włosy, innym talent do grania,
a innym ból pleców, zdeprawowaną psychikę i zeza. A, to o mnie. Nie no, akurat zeza nie mam. No i gitarka. Dobra, gramy na Kraśka, Branda, czyli gramy tutaj w League of Legends, gramy Arantirem. Arantir ma swojego awatara, prawda? Tak, ma awatara, który jak umrze, to traci całą manę, więc jest to taka jednostka ostatniego krzyku. A co ma Brand? Co ma Brand? Nie twierdza, tylko forteca. Zawsze to myślę, mylę. 20% więcej szansy na doskonałą runę. Okej. Nie jest to jakaś najmocniejsza rzecz. Co mamy? Atak, obronę. Obronę i siłę czarów. Morale i siłę czarów przy przyzywaniu tych. Atak. 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 Dużo ataku. 9 ataku łącznie. 10 ataku. O, 10 ataku. Korona Sarisusa. Obrażenie moralców, perzety, obrażenia zaklęć ognia, obrażenia zaklęć lodu, siła czarów, atak morale, odporność na magię, trochę ataku, morale, atak, obrona morale, to więcej jednostek po prostu, odporność na zaklęć, obrona szczęście, siła czarów morale, siła czarów, to jest magia mroku. Ty, szczerze, zagrałbym to, zagrałbym magię przyzwania. Pytanie, co mamy w magii właśnie? Mamy ognistą pułapkę, osłabienie, picie pocisku, wrażliwość, skrzeszenie umarłych, barierę mecze Dezo, smutek, przywołanie żywiołów, stworzenie Feniksa, gramy przywołanie. A czy mamy widmo? Nie mamy widmowych zastępów, szkoda. Szkoda, że nie mamy widmowych, ale mamy Feniksa, mamy przywołanie żywiołaków. Znaczy przywołanie żywiołaków i tak byśmy mieli, więc to akurat niewiele robi. No hipno jest fajne. No ale poza tym tutaj nic nam nie gra fajnego, dobra. Coś już mi świta na zagranie tego, więc spróbujmy tutaj sobie coś ogarnąć. Necromancer. Weźmy sobie to. Weźmy sobie to. I kim on gra? Kraśkiem. To raczej to mu nie zagraża. Możemy sobie wziąć sobie to. W razie co? To albo tę ognistą pułapkę? Nie, chyba to byśmy wzięli. Moglibyśmy sobie... W ogóle to by było fajne. Zawsze to jest fajne, oczywiście. Scarlet Banshee możemy wziąć. No to to. Znajmy na karmanty. Tak szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy nie zagrać czegoś takiego. Ojej, dobra. To już nie zagramy czegoś takiego, bo chciałem jeszcze atak mieć. Strzałem. I z... A, możemy coś takiego zagrać. Czy z łucznictwem? W sumie łucznictwo. O, w ten sposób. Tylko bez tego. Troszeczkę siły czarów albo many. No dlatego to by mi pasowało, nie? Dobra, no zobaczymy. Spróbujmy zagrać coś takiego. Bo mamy tam dużo... Może zamiast tego taktykę, ale wbijać się tym nekromantom? Wjazd w nekromantom byłby ciekawy, nie? Dobra, spróbujmy coś takiego wykminić. Mamy magię mroku do wyrzucenia. Talent magiczny do wyrzucenia. Mamy przywołanie, więc fajnie. Weźmy sobie skowyt. Skowyt jest zawsze dobry, nie? Ale dobra, najpierw lepszą magię przywołania. Weźmy mistrza przywołania. Przywołanie żywiołaków, jak najbardziej. Lecimy tutaj dalej. Co nam da? Skowyt. No dobra, weźmy sobie najpierw talenty, które są dla nas istotne. Za każdym razem, gdy przeciwnik rzuca zaklęcie przywołanie żywiołów, w boku rycerza pojawia się niewielka grupa przywisanych żywiołaków. Przyzwę Feniksa, ten również jest duplikowany z takimi samymi statystykami. No to jest fajna sprawa. Możemy wziąć tą pułapkę, ale tak szczerze, czy ona mi dużo zrobi? Mamy, zastanówmy się. Mamy Feniksa, żywiołaki. Chyba tajemną zbroję mamy. Więc może mistrz życia. A, mistrz życia, no to już tak.
To prędzej, dobra. No ekspercką... Ciśnie mi tą magię mroku. Dobra, oświecenie. Obronę mi dało. Ale nie, no ja bym wolał ucznictwo. Zdecydowanie bym wolał ucznictwo. Weźmy sobie... lepsze oświecenie. Eksperckie oświecenie. A tak, o, zajebiście. Coś możemy wycofać? Ekspercką nekromancję? O, Scovid Banshee. No dobra, weźmy ten Scovid. Idźmy dalej. Taktyka nie. Ekspercka nekromancja. Łucznictwo. Tak. Lepszy atak, jak najbardziej. Szał bitewny, jak najbardziej. Pytanie, ile ja mam many? Ale wydaje mi się, że inteligencja byłaby nie głupia. Ekspercki atak, jak najbardziej. Bo więcej many, czy lepsze rozstawienie się? On gra kraśkiem. Ja nie chcę się zblobować w jednym miejscu, chyba. Aczkolwiek to mi daje jakieś podstawy do czego. Ale wiecie co, weźmy sobie talent magiczny. Tak w zasadzie. Z tego zestawu weźmy sobie talent magiczny. Ej, ja nie mam dużo wiedzy. Kurde. No. Czekajcie, mamy Scovid Banshee. To trzeba było jednak brać tą wiedzę. Myślałem, że bardziej mi tutaj zbufowało wiedzę. Mhm. Tak, dobra, to cofnijmy sobie ten talent. Okej, plus 2 wiedza, plus 2 wiedza. To jest zawsze dużo więcej many, nie? A mana to jest przywołanie, to jest wskrzeszenie, to jest dużo, dużo rzeczy. Pójdziemy sobie pod artefakty. Generalnie dało build może nie taki jak chciałem dokładnie, ale zbliżony, tak? Mamy sobie, zaznaczyłem sobie właśnie wszystko to, co mamy. Dobra, fajna sprawa. Co ja tu chciałem? Chyba tą ścieżkę, prawda? Dużo tu jest ataku. I boostuje mi jeszcze też wiołak, więc idziemy w tą ścieżkę. Mamy dwa ataku. A teraz będziemy mieć... Uwaga, 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 uwaga. 12 ataku. Bang. Potężny... Boże, chciałem powiedzieć druid. Potężny nekromanta. A pytanie jest takie, od czego zależy moc Feniksa? Czy to jest wyłącznie siła czarów? Pokaż mi. Moc, wszystko jest oparte na mocy. Okej. Dobrze. To ja chyba bym chciał, na pewno siłę czarów. Ja nie wiem, czy bym nie wziął ataku. Tutaj 140 many mamy. I mam znamienia nekromanty. Dwa ataku to nam dużo zmieni. Chyba. I dwa siły czarów. Tak, weźmy sobie to. Weźmy sobie to. A nawet jeśli nie, to wydaje mi się, że to jest ciekawsze niż pójście pod wiedzę, nie? Dobra, no idziemy sobie tu, pod artefakty. Nie ma co zgarniać talenty, bo co byśmy sobie zgarnęli, nie? Tak w zasadzie. Dobrze, dobre arty jakieś dobrać jeszcze. O! To jest warte zabrania. Mhm. Zdecydowanie. Pierścień smoczego oka. Nie dość, że mamy jeszcze więcej ataku. Boostujemy sobie inicjatywkę i boostujemy sobie siłę czarów, więc te nasze żywiołaki będą mieli plus 8 do siły czarów, czyli będą mieć 29 siły czarów. Będą mocno strzelać. A ja mam ucznictwo, prawda? Mam. Dobra. Zajebisty build wyszedł. Znaczy zajebisty build, no to się okaże, nie? Ale, no kurczę, wydaje mi się, że będzie fajne nekro. Nie takie powolne, szczerze. Nie lubię tych buildów pod rozkłady i inne takie gry, gdzie grasz godzinę i tak dalej. Fajne są szybkie gierki, szybkie, dynamiczne meczyki. I jasne, taki build też się pewnie sprawdza jak najbardziej, co widać na przykładzie tego, że często na takie buildy przegrywam. Natomiast
bardziej wolę takie szybkie meczyki, bo nawet jak przegrasz, to zaraz sobie pykniesz drugiego. A przede wszystkim jest dynamicznie, jest fajnie, jest zabawa. A nie, że wiesz, stukasz tego przeciwnika i się zastanawiasz, wystarczy mi damage'a, czy zostanie mu te trzy jednostki? No nie wiem, no nie podobają mi się. W sensie, nie mówię o tym, że one są złe pod względem buildu. Po prostu nie podobają mi się pod względem fanu z rozgrywki, który zawsze u mnie jest na pierwszym miejscu. Więc no sorry, nie? Dlatego ja na przykład w grach to często gram na przykład pod szybkie bronie, bo wolę zadać 5 ataków i sobie porobić jakieś odskoki, ale też czasami lubię grać pod takiego hardego pizgacza, który pizgnie raz, odskok, jakiś mocny cios. Nie mówię, że nie, ale bardzo, bardzo lubię właśnie takich łotrzyków, tych takich bardziej dynamiczne postacie, które mają fajny moveset, nie? Tak, no, to sobie pogadaliśmy o innych grach, a wróćmy do Heroesów, aczkolwiek dalej musimy sobie poczekać na przeciwnika. No. Co tam u was, moi drodzy? Bo jak wy to oglądacie, czekajcie, jest... żeby was nie skłamać, jest piątek. Jest piątek, więc ja sobie, zapewne jak wy to oglądacie, to jeszcze jestem w robocie, bo jak pracuję do 15, ale po robocie jadę sobie do domu mojego rodzinnego, więc w weekend live'a nie będzie. Odcinki będą normalnie oczywiście. Wracam sobie w niedzielę, raczej wątpię, że będzie live w niedzielę. Po prostu zagramy sobie live'ika w środę i normalnie resztę serii. Jak najbardziej, oczywiście, wszystkie będą bez zmian. Dobrze, skupmy się, Mateusz, na rozgrywce. Tak, co my chcemy zagrać? Zacznijmy może od... Czekaj, ty masz uderzenie smutku, prawda? A ty obniżasz morale. Wszystkim. I rzucasz klątwą. Ty jesteś mocniejsza do pizgania, więc weźmy ciebie. Ty możesz skrzesić, możesz pizgnąć. Na to się zastanawiam. Bo ostatnio ten torpor mnie porobił. Tu nie ma kontrataku, nie? Ale tu jest torpor, który działa nawet na lepszej zasadzie. Więc weźmy tego na spróbowanie. 5 do 6, 20-20, 18-18. Ty masz lepszą inicjatywkę. A ty masz większy zasięg. Dobra, weźmy sobie ciebie. Aura osłabienia czy osłabiający cios? Czekaj, nie pamiętam. Aha, ty redukujesz. A ty dajesz aurę taką samą, tak? Tak, więc... W zasadzie weź se tego. I w zasadzie gdybym się bardziej. Chociaż no kurde, no będę się w sumie bardziej tłukł, ale wziąłem to ucznictwo, wziąłem tego, weźmy se kościanego łucznika strzelca. Tym sobie zagramy kiedy indziej, okej? Okay? Wydaje mi się, że przy buildzie nastawionym na strzelectwo to chyba lepiej wziąć strzelca, nie? Czy coś źle rozumuję? A powiem wam szczerze, że ja to lubię jednostki, które znam, więc bardziej do mnie przemawia ten kościany łucznik. Tak, czy my mamy coś do sprzedania w ogóle? Nie. Nieźle, nieźle. I swoją drogą, jeśli przeciwnik zlevelował, to dostaniemy za frikolca levele. Więc też fajnie. Mamy maskę zmiennokształtnego. Okej, okay. I mamy do wzięcia tak. Ja bym wziął Banshee'tę. Wziąłbym księcia wampirów i albo bym wziął lisza, albo jednego smoka. Co możemy wziąć? A dwa smoki mogę wziąć, albo pięciu liszy. Jak mi rzuci te zasrane ścianki ognia, to chyba lepiej wolę mieć dwóch smoków więcej niż lisza. Z drugiej strony, jeśli nie poszedł pod magię,
Bo ten arcylisz chyba lepszy będzie. Dobra, weźmy sobie. Mamy Feniksa, mamy kurcze żywiołaki i chcemy strzelać, to strzelajmy, nie? Bierzemy wszystkie machiny. I co, moi drodzy, omówienie buildu. Arendt i Nekromata poziomu 16, 15 ataku, 10 obrony, 21 siły czarów, 10 wiedzy, potworne statystyki, mamy 1 morale i 0 szczęścia, 140 prawie many. Mamy takie artefakciki, bardzo mocne moim zdaniem. Mamy ekspercką dekstumulację, oświecenie, atak i magię przywołania, Scovid Banshee, mamy swojego awatara śmierci, gdzie jesteśmy pod żywiołaki i pod Feniksa. I mocniejsze wskrzeszenie, mamy z oświecenia mamy więcej many i więcej many. Mamy atak pod łucznictwo i zwiększony szał bitewny i to by było na tyle z tego. Czyli w zasadzie chcemy go troszeczkę przeczekać, troszeczkę go postrzelać i wbić się taką banshitą, takim torporkiem, jak już się go troszeczkę zluzujemy. Znaczy inaczej, może chcemy zrobić to wszystko naraz. Okej, okay, on ma stojącego strażnika, przyciągającego harponnika, ma kopiącego miśka, ma berserka, który pozbywa się defa przy ataku, ma ściankowego pajaca. To jest piorun czy ogniowy? Piorun czy ogniowy? Nie pamiętam. Naprawdę, nie jestem w stanie tego... tego kapłana to poznaję po tej czapce, nie? Czy cokolwiek on tam ma na tym łebie, ale tego... To jest chyba pod piorunów, więc trzeba się rozsunąć. No i ma mega, nie megazorda, tylko ma zwykłego magmowego tamtego. Tamten jest megazord, tak fajnie to dają. I zostawiam po sobie ogień. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do batalii. Jest 22 minuta. Jakie statystyki? Ma 7, 9, 6, 5. Jezus Maria, jaka przepaść jest w statystykach u mnie. Swoją drogą, dlaczego ja mam 16 level? Powinienem mieć 18. Ej, naprawdę. Przepaść w statystykach jest ogromna. Naprawdę wręcz kolosalne. No dobra, chcemy się rozsunąć, prawda? Chcemy. Może... czekaj. Może w ten sposób. Może w ten, o. Tutaj też się przesunąć i zrobić tak. Jest dojazd do strzelca, ale... Co on mi może zrobić? Tak szczerze. Że mi wleci tutaj. A nie, a dobra, tu będę mieć trzy jednostki, dobra. Przesuwamy się do pierwotnego planu. Dobra, raz... NIE! Jezus Maria! Zombiego wstawimy tutaj. Bo taki był plan, ale... Znaczy nie wiem, czy taki był plan. No to gdzieś go trzeba było wstawić. Dobra, nie patrzę się na to, jak przeciwnik ma... I tak jakoś tam zerknąłem, ale... I tak nie zapomniałem. Nie zapamiętam, dobra, chyba tak, więc ja robię cofkę, moi drodzy. Cofnij do poczekalni, stwórz grę, wczytaj grę. Gramy to. Ja pierdzielę tej. Ja powiem tak, jak ktoś myśli, że ja zapamiętałem, jak przeciwnik się ustawił, to jest gruby w błędzie, bo ja nie pamiętam, jak ja się ustawiłem. I to jest jeszcze lepsze. O Jezus Maria. Ej, ale że ja tego zombiego gdzieś pominąłem. Czekajcie, mamy wszystko. Tak, bo to nas automatycznie do bitwy. Dobra, czekajcie. Ja się ustawiłem tu. Tu. To było tak. I tego zombiego. Nie, czekajcie. Tak, tak byłem. Tak, bo tu byłem rozsunięty. Tak? No tu chyba go postawimy, nie? Jakby. Nie wiem, gdzie go bym miał. Tu bym go nie wcisnął. Tutaj by mi łączył jednostki. Musimy go tu postawić. Ale że ja go w ogóle pominąłem, to było aż śmieszne, nie? XD. Mocny, mocny typ ze mnie. Ale tak naprawdę, no, z mojej perspektywy to jest szósta gra, którą gram.
Może nie pod rząd, bo zrobiłem sobie 3 gry z Michałem, po czym zrobiłem sobie przerwę na jedzonko i zagrałem właśnie te 3 gry. Więc jest pewne zmęczenie u mnie, nie powiem. Okej, czyli dobrze powiedziałem, że to jest Władca Burz. Dobrze, pytanie, jakie on ma runy? Ej! Czemu ja mam taką inicjatywkę? Okej, on jest pod balistę. To ciekawe. Ale ta balista... Okej, szczęśliwy cios na baliście? Od kiedy takie coś może wchodzić? Dobra, to mi sporo zadało. Zadał mi 200 obrażeń od ognia. No, w cholerę. Dobra, co użył? Runy odporności na żywioły. Spoko. Okej. No pizgnął. Nie powiem, że nie pizgnął, bo pizgnął. To co, moi drodzy? Feniks? Czy żywe łaki? Runy odporności na żywioły. Czy ci to coś daje tak naprawdę? Co? Ja przecież nie mam... Znaczy... No dobra, on może nie wiedzieć, czy ja nie mam magii zniszczenia, ale... magia odporności na żywioły... Z mojej armii nic mu to nie zada. Bo magia mroku jest nieżywiołalna. Jakkolwiek by to nie nazwać. Dobra, no to sobie zwejtuj. Ty to tak naprawdę możesz sobie... Tu podejść. Ty możesz sobie zwejtować. Bo why not? No co, no przy... Chyba żywiołaki byśmy przywołali. Chociaż jak on by miał prędko... Ten... Nie prędkość, tylko runę szarży. I żywiołaki by mi się tu zdropiły. To by mi pizgnął w 6 jednostek, nie? Okej. Okay. Ściankę rzucasz. 6 do 7. 2. No chyba eliminujmy tego, nie? O Jezus Maria, za 1000. Jak mogę całego powstać, nie? Dobra. Pułapki. Awatar śmierci. Też jest dobra opcja. Scoved Banshee. Weźmy... Weźmy te żywiołaki. Okej. Okay. Fajnie się zrespiły. Bardzo fajnie się zrespiły. No co, no tu mnie rzuci ściankę. Obstawiam. No bo co innego miałby zrobić? No ale to spoko, nie? Jakby... Lisz jest tylko liszem. I tak już dostał mocno na łeb. Okej, runy zmartwychwstania. Sensownie. Nawet nie wiem, czy się przesuwa. Znaczy tym zombiakiem, no to oczywiście, że się przesuniemy. Postawimy się za... żeby zasłonić tego żywiołaka. No poza tym to będziemy strzelać. Przywołujemy zaraz sobie Feniksa. Jak tylko Arantir się wskrzesi. W ogóle, ile to, w ogóle jakie ma statystyki? Bo ja rzadko na to patrzę. Okej, okay, masz lepsze szczęście, ekspercki atak i ekspercką obronę. Dobrze, co on zrobił? Uderzył mi harpunnikiem w lisza. Okej, go przysunął. No dobrze. Tak naprawdę tym liszem ja sobie stanę tu. Banshee'tą sobie wjadę tutaj. I, chociaż nie, nie ma sensu. Mogę stracić tego lisza, no jakby to mi nie robi. Nie, jakby mam takie statystyki ataku, że jak on do mnie wjedzie, to umiera, więc ja co prawda jestem nastawiony na strzelanie, ale w żadnym stopniu tego nie potrzebuję. Więc sobie mogę zwejtować. W sensie nie potrzebuję strzelać liszem, żebyśmy się zrozumieli, nie? Jakby, no spoko. Ten lisz sobie zdechnie. Mi się trudno. Czy jakie on użył runy? Aha, odporność na żywioły. To ciekawe, no ty możesz wjechać, możesz mi kopnąć Banshee'tę. Mm.
pytanie, bo ja nie rozumiem niektórych run. Co mu da to, że on ma te odporności na żywioł? W sensie... Ja nie atakuję żadnym żywiołem. W sensie, czy to jest takie zabezpieczenie na wypadek magii zniszczenia? Ale już widać, że nie gram magii zniszczenia, bo rzuciłem przywołanie, prawda? Więc no raczej to widać, mi się wydaje, tak, nie? To mogę się mylić, ale... W zasadzie... Wjeżdżać, nie wjeżdżać? No ty się tym ruszysz, ale ja mogę się zruszyć w ten sposób. Why not? Chlebmy się. 32 za jednego. Okej, okay. Wybierasz sobie cel. No pół misia mu spłynęło, nie? Okej, okay. No to jest bolesne. To jest niestety bolesne. Tym... W zasadzie to ja mógłbym tutaj podlecieć, żeby mi nie zablokował go. Jeśli nie ma runy szarży... Okej, okay, odblokowałem strzelca. Ale ten strzelec akurat jest słabszy, ten jest dużo mocniejszy. Jego bardziej warto chronić, moim zdaniem. Jeśli nie ma runy szarży... Chociaż nie, nawet z runą szarży tutaj by nie dobiegł, bo ona zwiększa o 3. A ja tutaj blokuję go banshitą. Bez banshity, no to by dobiegł. Jakby, jeśli on mi nie zaatakuje tej banshee, to banshee go w następnej turze ściąga. Dobra, i tak go ściąga. 3. W zasadzie. Zróbmy tak, atakujmy. Nie ma co się chować. Okej, 6. Dobra, ty tym nic mi nie możesz zrobić, bo nie dolatujesz. Teraz jest era mojego typiarza. Wlatujemy sobie Feniksem za chwilę. O! Jednak doleciał. Okej. Okej. Jednak doleciał. Możemy mu misia zastopować. Chyba bym wolał tego. Dobra, jest szansa na torpor. Oczywiście, że nie ma szansy na torpor. Czy tego? Ho. 3 do 4, ale ten ma prostą strzałkę. Więc on mi przypieprzy potężnie. Bardzo dobrze. Ten też mi potężnie przypieprzy. No ale trudno się mówi. Okej, okay. Kolejny rozum zmartwychwstania, ale kolejnych już chyba nie będzie. Co to jest? Odbicie pocisku. Spoko. Tak szczerze? Dobij mu tą jednostkę, nie będzie się mógł nią wskrzesić. Zajebiście. Ja wiem, że jestem tutaj trochę koki. Odświeżenie runów na patriarchę. Okej. Okay. Jednego. No dobra, czyli będziesz mógł nim się wskrzesić. Spoko, stary. Weź tego. Pizgnij sobie. Bardzo ładnie. Przyzwij mi panie Feniksa. W sumie mogłem... Nie, dobra, teraz rzucimy Skowyt Banshee. Teraz rzucimy sobie Skowyt Banshee, a potem rzucimy sobie Awatara Śmierci. Albo się wskrzesimy. Jakby jestem trochę koki, ale wydaje mi się, że przy takiej przepaści w statystykach i przy tym, że ja mam tą magię przywołania, więc ja się mogę wskrzeszać. Okej, okay, no ta balista bije. Faktycznie sporo jednostek mi zabiła. Nie, bo teraz 5 kostów spadło. Tak, 5 kostów spadło. Okej, okay, ten się będziesz defować. Okej, okay, czyli grasz wokół tego zestawu. Spoko. Let's play this shit. Na szczęście ty nie masz mi czym ściągnąć tego Feniksa. Okej, okay, runy szału bojowego. Czyli atakujesz dwa razy bez kontrataku, tak? No to zaboli. Dwa razy czy dwie jednostki? Okej, okay, dwie jednostki.
Jeszcze ze szczęściem. No to to bolało. A szkoda, że torpor mi nie wchodzi. Ty kurde, tamtemu typowi, bo przecież ten torpor wchodził w każdym ataku, nie? Może miał szczęście żołnierza. Możliwe. Ja nie mam. W sumie szczęście żołnierza, magię przywołania, właśnie zagrać sobie widmowe. No. To nawet by nie było głupie. Dwóch tych, dwóch synów matka miała, trzech słynęło z mądrości, a trzeci, co był głupi, trafił do łączności. Titata, 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 a trzeci, co był głupi, trafił do łączności. W zasadzie? Wleć w niego. A, teraz ty Feniksem nie masz gdzie ruszyć, no dobra. Feniksem sobie wleć tam. U! Tu jest, jeśli to wyczai, to tu jest miejsce, w które dobrze jakby przypieprzył runą szału bojowego. No, żebym się idealnie mu wystawił, ba. No, to jest bardzo dobre miejsce, bije w trzy jednostki. Mhm, widzi to. No tu bijesz w niego raz i bijesz w niego dwa. Okej. Dobra, zobaczył coś jeszcze lepszego. dobra, pizgaj w niego. Co to? Czemu zadał dwa razy? Uderzenie burzy. To ciekawe. Dobra, ale ja jeszcze nawet się nie zacząłem wskrzeszać. To mnie uratowało. To w sumie był jeszcze lepszy atak, to tego nie widziałem. Faktycznie, że on się tutaj z tym styka? No, mi się wydaje, że tu jest kratka odstępu, ale nie wiem, może. Czekajcie, on stoi tak, a on stoi tak. Nie, to faktycznie, oni się tu stykają, to tego nie widziałem, że on w niego aż wleci. Plus, że. Czemu Banshee ta dostała? Bo Banshee też dostała, nie? Kostuszka moja. Tak, kostuszka. I poltergeisty, no to poltergeisty tak, ale... Tu? Dlaczego to tu poleciał? A! Dobra. Bo on poleciał, dobra. Nie było pytania. Nie, to bardzo dobrze. Bo tu walnął trzy razy ataki też, no. Całkiem. Dobra, stary. A ja bym skreślił kostuchę tak w sumie. 1000 hapsa. To będzie ile kostuch? Ile ty masz kostucho? 100 hapsa, 10 kostów. No 10 kostów to robi bardzo dużo robotę. Czy przywołuję mi awatar? Nie, chyba. Nie będę aż taki koki. Awatara sobie przyzwiemy. Nie, skowyt Banshee. Pierwszy skowyt Banshee, oczywiście, że tak. Ojej, ojej. 5 do 10, 3 do 5. Dobra. Okej. Wszedł torpor, wreszcie. Feniksem sobie lecimy tutaj, nie? Jakby te jednostki są do sprzątnięcia. No tu tego już wiele nie ma. Tu tego też wiele nie ma. Więc to jest do sprzątnięcia. On się tutaj nie wskrzesi tego, no pizgamy się tutaj, nie? Wrzucamy mu skowyt Banshee. Jak jest w ogóle u niego z moralami? Jakimiś... Zero morali. Więc jak rzucę mu Banshee, skowyt Banshee, to będzie mieć minus 2. I to chyba też obniża szczęście. Okej, okay, ludzie z martwych stania. W kogo mi pizniesz? We smoka. Sensownie. 4 do 8. No to. Mogę kogoś z was wyeliminować. Tylko po co? Ty zadajesz najwięcej to balista. W sumie. Dobra, balista jest prawie wyeliminowana. Kto się tam dalej rusza? Ty. Was jest 3, 60 damage'a. Ile ty masz apsa? Stówkę masz? Ile masz? 143. 2 do 3, 10 do 12. Ty, no chyba wolę... Czekaj, ciebie dobić, czy tą balistę dobić?
Ta balista mi w sumie więcej robi niż wy, ale tym już bym dobił balistę. A tym ja bym jej nie dobił. Nie, chyba nie. Dobra, zniszczmy mu tą armię po prostu. Świetnie. Jeden na prosty. Dobra, dobij tego, żeby on się już nie wskrzesił. Spoko. Dwóch. Dobij balistę. Rzucaj z kobyt. Tak, jeszcze inicjatywę mu zmniejszasz. Zajebiście, dobra. Teraz tak naprawdę to pizgnij w niego. To był błąd. Źle się ustawiłem. Ale mamy jeszcze Banshee, nie? Także fajnie, jakby Banshee też tu wleciała w tego. Runy szału bojowego? A skąd ty masz runy szału bojowego? Ja ci zabiłem tam jakąś jednostkę? Dwóch. Dobra, no pizgaj dwóch. Dwa do trzech. W zasadzie. Dobra, trzech. Żebyś na pewno zdechł. Bo tak naprawdę on może nam zrobić takie bubu, że stanie nam tutaj. Tylko czy ja mam czym go zrobić? Czekaj. Czy ja mam czym go dobić? No nie. Nie mam czym. Wkrzesimy sobie kogoś teraz. Co to było? Runa szału bojowego. A właśnie, jeszcze mogę tarczę użyć. A to teraz akurat... Okej, no dobra, to zabolało. No ale teraz Feniks ci wylatuje w jednostkę, którą chcieś chronić. Za wszelką cenę. Więc ja nie wiem, czy nie lepiej było po prostu... Tu stać. I się defować. No nie wiem. No tak, no w sumie ma rację. Dobra, no co? Awatar, przywołanie bariera mieczy. Ognista pułapka. W 6 marłych, 27, 10 kostów. Dobra, dawaj kostuchy. Dawaj kostuchy, dwie kostuchy. Znaczy, kostuchy powinien zabić ze dwa smoki. Okej, Fenik zabija dwóch tych. Dobra, Fenik akurat nie powinien tego tłuc. Bardzo dobrze. Ty sobie tego dobijesz. Ty już nie masz co zrobić. Więc Fenik sobie tu będzie stał i ich obijał. A nasze jednostki skupią się na tych dwóch. A, cztery jednostki. Ten smok mi się zlał aż. Okej. 3 do 4. No, pizgaj, nie? Proste. Jednego. Dobra, ściągaj jednego, bo będzie kontratak. W sumie lepiej, żebyś ty ściągnął tego jednego. Dobra, nie masz wskrzeszenia, więc co mi to da? Że ja sobie na tym stanę. Jest obojętne. Dobra. Ty jesteś tu, no to ściągaj oczywiście tego. Feniks ma taką inicjatywę zawsze. 1940, nie? To jest nieziemskie. Dobra, wiesz co? Staj se tutaj i ściągnij mi tego. No, zostaje mu trzy jednostki. Dwie, tak w zasadzie. Bo strażnik, jak ty się nazywasz? Patriarcha Run. A ty jesteś strażnikiem gór. Oni już nie grają. Znaczy on już nie gra.
no kuźwa, przewaga w statystykach. Porobiła go mocno, nie? Jakby build sam w sobie, że ja miałem tych przywołańców i tak dalej, wydaje mi się, że bez tych statystyk bym wygrał, ale byłoby dużo ciężej, nie? Ale no tutaj siekło to idealnie, nie? Zwłaszcza, że Necro, no, Necro jest dobro. Ja lubię Necro. Lubiłem Necro grać w kampanii, na mapkach sobie. Czekaj, co? Zaczęła mowa zadaje. Dwie kostuchy mi zabiło tą tarczą. To jest niesamowite, dobra. On tym smokiem mi teraz piznie. Nawet tutaj powinien stanąć i piznąć w trzech. Mhm. Dokładnie tak. No ale cóż. Kogo możemy sobie wskrzesić? W zasadzie to nie wiem. Możemy sobie Banshee wskrzesić. Jeszcze raz. A w sumie, kurde. Dobra, następny przywołajmy awatara, bo będziemy mieć dwa takie smoki. A to jest fajna sprawa. I w ogóle chcę zobaczyć, jakie statystyki będzie mieć ten awatar. 2-3. To jest kolos, nie? Pisk. W ogóle ten ile ma defa? 30 defa, nie? To jest jednostka, która jak stoi w miejscu, to dostaje bonus do obrony, nie? Zawsze, zawsze mocne. I nie da się jej przesunąć. Czy ja wiem? W sensie, ten build jest bardzo dobry, nie? Jakby on nawet lepiej to rozgrywał ode mnie. Jakby ja sobie to po prostu klikałem, nie? Bo szczerze, no widziałem, co mam w zanadrzu i na co mogę sobie pozwolić. Ale czy jakby miał... Czy ja przy takich statach i on przy lepszych, czy miałby większe szanse? Nie wydaje mi się. W sensie, no Necro... Jeszcze tutaj mam kolejnego strzelca, mam Feniksa, mogę sobie tego awatara przyzwać. Naprawdę jest tu bardzo dużo rzeczy, które mógłbym robić, plus bardzo źle się pozycjonowałem. I to był bardzo słaba gra i gdyby przeciwnik był mocniejszy, to mogłoby mnie to pokarać, ale nie sądzę, że na tyle. W sensie tu jak on mi piznął tym piorunem, szczerze mówiąc się zdziwiłem, nie? Bo tego nie widziałem. Ale to też inaczej na to patrzę, bo tak jak mówię, no troszeczkę jestem zmęczony, ale kurczę, jest w ogóle... Ta gra ma 50 minut, też jest takie ciężkie, ale dobra. Taka prawda. Przywołajmy sobie tego awatara i zobaczmy, jak on jest potężniejszy od Feniksa. Czy nie jest potężniejszy? Nie jest potężniejszy. 113 do 201. O, jaki ładny! Ej, czy oni na arenie zmienili go? Jaki zajebisty model! Kuźwa! A w ogóle to nie jest smok z lochu? W pancerzu? No właśnie, zmieniony jest, no. No tak mi się wydawało. Ej, naprawdę! Zajebiście ładny jest, nie? To, zresztą to widać po mojej reakcji. Wow! To tak jakbym zobaczył figurkę ładną. No. Nie no, kozacki. Jeszcze tak bardzo mi się podobają ci rycerze śmierci. Ich nie da się zrekrutować normalnie w Necro. Ale na przykład jak gracie sobie kampanię Markala, to jest jedna misja, w której... tak, ale...
Okej, okay, czyli przeciwnik się zasugerował tym, co powiedziałem. Aczkolwiek no, nie chodziło mi o to, jakby uważam, że magia przywołania jest fajna. Ej, no kurde, ty daj smoku se zaatakować tego. Bo raczej nie będę... O, czekaj, nie dolecisz tam. Dobra, no albo go zabijesz, albo nie. A i tak go nie zabijesz, a i tak mocna rolka weszła. Weź się przesuń, zrób mi miejsce dla tego awatara. No chyba, że on go zaatakuje, więc to gra się skończy. A raczej tak zrobi, nie? Okej, okay, już serum zmartwychwstania, to fajnie. To fajnie, bo chcę zobaczyć jaką ma animację ataku. Dobra, ty sobie tam stań. Żaden problem. No ale to, słuchaj, no to tak troszeczkę te nie rozumiem. Jak to działa w ogóle? Pierwszy raz używam tego czaru. He. Śmieszna bariera. Dajcie, bo ja chcę skosztować tej animacji. Daj. Dobra, tym pizgni. Tym pizgni. Chcę skosztować tej animacji. Okej, okay, animacja nie była taka jakaś super fajna, ale... Ale chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że fajna gierka wyszła. Długa, ale fajna. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście, a to było Heroes 5 Arena Multiplayer. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa!